chcemy zobaczyć tego gameplaya z Crimson Desert. 50 minut myślę, że nie obejrzymy całego, ale żeby zobaczyć mniej więcej jak to wygląda. Tylko wiecie, to jest single player, to już mnie nie grzeje za bardzo. Ale ja domyślam się, z czego to wynika, widzowie. Oni właśnie sobie nie... Black Desert nie radzi sobie z warstwą sieciową, więc uznali, że skupią się na tym, co im lepiej wychodzi, czyli jakiś efekciarski kombat i single player, ewentualnie, nie wiem, może tu co-op będzie jakiś na mniejszą liczbę graczy. I to wszystko. Dlatego podjęli pewnie taką decyzję. Between the grey maids who fight for peace and the black bears who seek the shadow. Skipniemy chyba, co? Do gameplayu, a nie cutscenki jakieś. Tu coś jest. I tu jest, popatrzcie, tu jest walka w końcu na większą liczbę przeciwników, a nie na jednego. Tak to wcześniej widzieliśmy tylko bossów. No, on jest efekciarski, ten kombat. Wyskoki, niewyskoki. Dużo krwi, to mi się podoba też. Dalej. O, a ten rzut fajny był. Czuć było, że targa cielskiem. Ale autentycznie jest dużo takich ślizgów. Jest. Specyficzny, no to jest taki slasher, widzowie. To jest taki slasher. Takie gierki to też trzeba lubić. Co to za giera? Crimson Desert. Tak, bardzo przesuwa tych przeciwników, nie? Każdy cios, który otrzymują, to jest przesunięcie ich do tyłu. Ja uważam, że Soulframe będzie interesujący, Michael, wiesz? Soulframe będzie interesujący, tylko na razie według mnie jest duży problem z kombatem w Soulframe'ie. Muszą coś z tym zrobić, bo jest niesamowicie drewniany. Niektóre animacje bardzo ładne są i takie wyważone i czuć siłę ciosu, ale większość to jest po prostu... Masz wrażenie, jakbyś grał w taką oskryptowaną gierkę i wciskał niektóre klawisze i tam się jakaś akcja dzieje i... Nie jest to jakoś dynamicznie kalkulowane, tylko się odpala ci taka, wiesz, cutscenka na kilka sekund w tym Soulframe'ie. I bardzo źle to wpływa na odczucia z gry. O! Kurde, człowieku, przez chwilę to bym pomyślał, że to jest jakiś Kingdom Come. Spokojna muzyczka. Znaczniki są, widzowie. Czy to będzie coś a la Assassin's Creed na przykład? No i idzie do znacznika. Zobaczmy. Ale wygląda ładnie. Wy tego pewnie znowu na streamie nie widzicie. Ale nawet dość to tak wygląda. Te postacie może niekoniecznie. Jakieś takie skrzywienie mam, bo wiecie, to wszystko kojarzy z Black Deserta. Mam wrażenie, że zaraz wyskoczy jakiś gracz ze skinem i zepsuje calutką immersję. Wiesz, Michael, generalnie to ja bym, oczywiście, że byłbym bardziej zainteresowany Soulframe'em ze względu na to, że tamten aspekt sieciowy jest znacznie mocniej zarysowany, choć też nie jest jakiś wybitnie. Ej, spoko są te rendery, popatrzcie na to tło. i że to jest na ich silniku. Jak w Black Desercie. Black Desert też potrafi być ładny. Jak się zatrzymasz czasami i rzucisz okiem w dal, bardzo ładnie to wygląda. Czy to jest taka gierka, która kurczę nie od... Może to nie jest totalna topka, tak jak to Wukong teraz pokazał. Wukong naprawdę potrafił być w pewnych momentach ładny, ale też nie jest nierówny graficznie. To nie jest tak, że Wukong jest zawsze ładny. Ale to jest naprawdę ładna gra. Jestem ciekaw, jakby wszedł w tą trawę, czy to się wszystko rozchyla? Coś tam się rusza delikatnie. Ale tak to no, większość przenika po prostu. To nie są aż takie detale widzowie jak na Wukongu. Nie wiem, czy graliście w Wukonga, ale na Wukongu widzowie, jak bijecie na przykład na pustyni albo na śniegu, to autentycznie tak jak zadajecie cios, taki zostaje ślad w śniegu albo piasku. To dla mnie to robi niesamowite wrażenie, przyznam szczerze. Tutaj widać, że takich detali to no nie można się spodziewać, ale i tak to ładnie wygląda. Kurde, i powiedzcie, że wam nie szkoda, że jakby to było MMO i taki świat mógłbyś pozwiedzać. Taki bardziej wyważony, fantazy, bez kostiumów, latania na jednorożcach. Coś jak Black Desert, widzowie, ale wiecie, i unowocześnione, i bardziej może nastawione na taką, może mniej zorientowany na grind, aż taki duży, a bardziej na tą sandboxowość, chociaż BDO też jest sandboxowe ze względu na rozmiar tej gry. Dlaczego Crimson Desert nie jest online? To już ustaliliśmy, że oni chyba nie potrafią ogarnąć tego sieciowo, wiesz? Jak Black Desert nie działa sieciowo na większą skalę, to tutaj też pewnie dalej by nie wiedzieli, jak to ugryźć. Ale te shaderki dalej walą po oczach. Jasno jak skurczybyk jest. Odpychanie ludzi jak w Assassin's Creedzie też. W Black Desercie też były kolizje z NPC-ami, czy nie? Już nie pamiętam. Szkoda, widzowie. Fajnie by było tą grę zobaczyć autentycznie jako MMORPG-a. Tylko z innymi założeniami niż właśnie Black Desert. Bez takiej azjatyckości. Bez 1000 okienek, tylko bardziej skupionego na po prostu roleplayu. Olbrzymy są. Co to za gierka? Crimson Desert. Skipnijmy trochę. O, pomieszczenia w środku, o. Rzućmy okiem. Pokazuje mu, że można usiąść. Na schodach można usiąść, czy o co chodzi? Oho. Chyba ktoś ważny tu mieszka. Zaraz Gomez się pokaże, widzowie. To jakieś kolejne cutscenki. Tu będzie jakaś akcja, widzowie, z czarodziejką. Shall we walk together? Who are you? I am White Crow, a guardian of the abyss, if you will. Abyss? You can call it the cradle of... To jest generalnie ten sam świat, nie? Co w Black Desercie, bo tutaj się pojawiają w ogóle te motywy identyczne co w Black Desercie. Po prostu zrobili sobie z tego singla i tyle. Kurczę, to też ładne, nie? Popatrzcie na te właśnie rendery z takiej odległości. No robi wrażenie, kurde, no dobre. Cały czas patrzę na to przez pryzmat tego, że to jest ich silnik. I tak to ogarnęli. Jak się rozglądają, chcą pokazać, że takie rzeczy potrafią. Zamiana w kruka. Co ciekawe, w lewym dolnym rogu, widzowie, jest pokazany dzień tygodnia, godzina i jeszcze temperatura. Wydaje mi się, że to nie jest bez powodu. To będzie jakiś rodzaj mechaniki z tą temperaturą. Może tu będą po prostu takie aspekty z Zeldy? Widzowie, jak będzie za zimno, to trzeba będzie ubrać odpowiednie ciuchy, żeby pasywnie życia nie tracić. Albo ognisko jakieś rozpalać co jakiś czas, żeby się ogrzać. Dobra, dalej. Zobaczmy, co my tu mamy. Oho, waleczka, widzowie. Jakiś pojedynek. Tylko cutscenka, czy będzie aktywne? Oj, będzie aktywne. Uwielbiam pojedynki w grach, widzowie. I coś więcej magii się pojawia, nie? Kurczę, i to mi się podoba... że tutaj czuć, że mimo wszystko te postacie dostają jakieś ciosy, nie? W Black Desercie to czasami z tymi mobkami jak walczyłeś, to leciałeś jak przez masło. One nic nie były w stanie zrobić. A tutaj... Tutaj to czuć. Jest wolniej, bardziej taktycznie. O, to fajne. Się koleżka odbił. I zajebiście, że tak możesz go rzucać po tych ścianach. Many mighty warriors. One cleaved an ox's horn without his blade ever touching it. Ciekawe, czy taka walka jak For Honor by się spisała w MMO. Dalej czekam na takiego MMORPG-a, w którym taka walka właśnie będzie. Ale pytanie, czy to... Widzowie, wydaje mi się, że to jest ciężkie do zrealizowania z punktu widzenia takiego technicznego, bo nie dość, że serwer musi znać pozycję gracza jednego względem drugiego, kalkulować jakieś obrażenia, nieobrażenia, to jeszcze kierunek ciosów. O, wydaje mi się, że to może być problematyczne. Znowu, 1 na 1 chyba spoko, ale jakbyś zwiększył troszkę skalę, no to się zaczyna robić syf. No chyba że ta gra właśnie nie byłaby skupiona, nie miałaby w ogóle aktywności takich grupowych. Ty, a jakby zrobić takie MMORPG, że na przykład walczysz o zamek, ale masz turniej w walce o zamek. Na przykład masz kilka grup, nie? I te grupy między sobą pojedynkują się 1 na 1. I na przykład masz 6, nie wiem, albo 10 z jednej gildii i 10 z drugiej gildii. I w różnych kombinacjach oni się pojedynkują między sobą i ta gildia, która zwycięży więcej pojedynków, przyjmuje zamek. Co wy na to? Że to coś takiego. To by też było interesujące rozwiązanie. I mógłbyś oglądać, trzymać kciuki za swoich ziomeczków, którzy tam walczą na tej arenie. Oho, tu się coś niedobrego dzieje. A, to tylko się przecież podpaliło. To do such a despicable thing. There are still souls trapped within. How many? No ale to były drużyny, nie? 5 na 5. A nie takie solóweczki. Dobra, no, płaczecie, no ładuj się tam do tego domu. Ratuj. Czy tutaj takie kłeściki? Cyk, uratowany. Wszyscy szczęśliwi. Czekaj, te modele postaci wcale już nie są takie wybitne, co? No... Chyba tereny mi się bardziej podobają niż modele postaci. Oho. Oho. I też się coś szykuje. Skradanie, widzowie, chyba. Assassinate. Też jakąś wiedzę się zdobywa, widzowie. Jak zabił przeciwnika, to coś mu się tam rozwinęło. W Black Desercie było tak, że się po prostu bonus do damage'a dostawało. I w ogóle na początku HP nie widziałeś mobów, dopóki ich nie zabiłeś iluś tam, nie? Już też nie pamiętam, ale... Też mam takie wrażenie, no. I tak samo ta jasność, aż czasami za bardzo po oczach bije. No i też, wiecie, wymawianie kwestii przez NPC, jak się popatrzy na ich usta, no widać, że to jest klasę albo dwie poniżej Unreal Engine'ka. Ale jak gameplay będzie przyjemny, to grafika w żadnym wypadku nie będzie odstraszała. O, wulgarna gierka. I walka, widzowie. Zobaczmy. kurczę, poklikałbym w to, wiecie? W takim sensie, że chętnie bym zobaczył, jaka przyjemność jest z tej walki. Kurwa! To, co mi przeszkadza, to na pewno właśnie te przeskoki w tych animacjach. Nawet nie wiesz, co się wydarzyło, a on zupełnie inną pozę w ciągu... Nie czuć tu takiej spójności pomiędzy animacjami czasami. Masz wrażenie, że no nie wiesz, z czego wynika pewien ruch. Jedzonko. Go odrzuciło. Leżą? Leżą, chyba wszyscy. Znowu walka. Kurczę, no ale... Znowu, nie wiem. Czy... Gdyby nie to, że to jest jakoś spokrewniane z Black Desertem, czy w ogóle ta gra by mnie zainteresowała. Na razie jeszcze niczym mnie nie kupiła. No ta walka... okej. Nie wygląda jakoś wybitnie. Przeciwnicy... Ci bossowie, no to mogą być interesujący. Pytanie, ile tych bossów będzie. Taki przeciętniaczek, nie? Się szykuje. Jak się na gameplay patrzy. Ale może jakoś jest niezwykle przyjemnie się w to gra, po prostu. Cześć, panie Szpicbroda, witam, witam. Dobra, dalej. Crimson Desert to jest. Jakiś mini-bosik, tak? Lider. Lider asasyn. Ła, jakie uniki. Cześć, kulkeczka. Walka wygląda wkurwiająco. No, domyślam się, że nie każdemu się spodoba. Jest specyficzna, no to... Wiecie, niby jest efekciarsko, ale faktycznie ta niespójność tych animacji, to ślizganie się. Tutaj niby taki, wiecie, Souls-like troszkę. Ważenie ciosów. Taktycznie podejście. Też nie widziałem innej broni póki co, poza tą tarczą i mieczem. Ciekawe, czy gdzieś indziej coś jest. Jakaś inna klasa, inna broń? Czy tylko ten miecz i tarcza? No i na pewno w trakcie walk z bossami większy, bardziej taki różnorodny moveset był pokazany. Tutaj mam wrażenie, że cały czas te same ciosy gościu wyprowadza i w ten sam sposób się rusza. Kaput. Egzekucja. I załatwione. Kurde, a co ludzie w komentarzu? 13 tysięcy łapek w górę i 200 łapek w dół. Na konsole i pecety, storytelling, intensywna akcja, widzowie, czyli będzie ważna fabuła, właśnie walka, brutalny kontynent, no i tyle, żadnych dodatkowych... Jestem ciekaw, wiecie, czy tu będą jeszcze jakieś dodatkowe mechaniki, nie wiem, wyzwalanie jakichś regionów, jakiś rodzaj housingu, rozwijanie miast ze względu na to, że ty zabijasz jakieś potwory, które są wokół. Co w tej grze będzie takiego interesującego? Ludzie są zachwyceni tym klimatem tej gry. Efekt cząsteczkowy im się nie podoba. A to taki Witcher 3, Assassin's Creed, Dragon's Dogma, Crimson Desert. Są zachwyceni tym, jak się brama otwiera. Nie, no ja nie jestem zachwycony, widzowie. Na razie to taki dla mnie... No nic... Nic wybitnego póki co. Nie wiem. Może zagramy, ale to zobaczymy bliżej. Co to za gra? Crimson Desert, widzowie. Crimson Desert. Cześć Maciej.